Proszę, Giant, dojdź, 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 dojdź! Nie cofaj się! Nie cofaj się! Klo! Klo! Jest! Jest, dobra, Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Siema na wszystkim, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z Clash Royale. Zagramy dzisiaj Triple Elixir Challenge. Ja będę grał deckiem takim jak właśnie widzicie, jest Golem, Nightwitch, Inferno Dragon, Giant Szkieleton, Banditka, Goblin Gang, Zap i Klon. Nie wiem jak nam pójdzie, mam nadzieję, że troszeczkę tych winów zrobimy i że odcinek będzie Wam się podobał. Także zaczynamy, join, battle i jedziemy. Archerman. Co mamy pierwsze? Gianta, dajmy wyżej go. Okej, okay. Minion Horda, na to zap. Dziękuję, teraz damy golema przed to. I bandytkę. Ty, puszuje mnie gościu, puszuje mnie. Wow. To cwaniak, co? To cwaniaczek. Ale patrzcie, idzie Giant Szkieleton. Na to zap. Klon. Okej, okay, tu jest po wieży, druga strona. Golem. Giant Szkieleton. On chciał mnie po prostu podhaczyć na miner. O właśnie, miner Hogrider, miner Minion Horda Freeze. No dobra, skoro stary tak chciałeś, ale widzę, że teraz wycyckałeś się już z eliksiru i że zbytnio dużo go nie masz. Tu jeszcze damy Giant Szkieletona do pomocy, Goblin Gang, Log w ogóle nieudany, mordo, z twojej strony i na to wszystko klon i pierwszy easy win, spoko walka, podobała mi się, widzicie, ten deck się sprawuje, także haha! No i lecimy dalej. Fajnie. Crown Chest 5 na 10. Battle? O kurczę, tego nie przeczytam, chociaż jak bardzo bym się starał, to i tak nie dałbym rady. Taki name. Dajemy Giant Szkieletona. Nie wychylajmy się jeszcze z golemem. Bo wiem, że on musi to bronić czymś. Co idzie? Battle Ram. Okej. Okay. Teraz Nightwitchka. Dart Goblin. Cyk, cyk. Co on będzie chciał mnie zaspamować, tak? Tak jakby chciałby mnie zaspamować, nie? Na to wygląda. Ja to zrobię wszystko na klonie. I tu powinna się dziać niezła meta. Wizard. Wow. Doszedł ten Giant Skeleton? Doszedł. Pięknie. Teraz już z drugiej dajemy Giant Skeletona. Taki psikuta z mojej strony. Do tego bandytkę taką, wiecie, kontrolną. I klonujemy to. Dobra. W miarę wyszło, w miarę wyszło. Barbariansy? Nie, zostawcie to. Zostawcie to. Zostawcie. Zostawcie Tytanika! Szybko, banditka! Proszę, Giant, dojdź, 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 dojdź! Nie cofaj się! Nie cofaj się! Klo! Klo! Jest! Jest, dobra! Ej, myślałem, że mi tą na dole wieżę po lewej podhaczą, naprawdę! Good game! Dalej, haha! Dalej się cieszę! 1250 golda już mam gwarantowane, bo oczywiście jeszcze mamy ten bost, nie? Co wygra na 300 golda. Aha, golem. To ja z drugiej golem. Kto pierwszy, ten lepszy, mordo. Kto pierwszy, ten lepszy. Zobaczymy, czy to skontrujesz. Mamy my Inferno Dragona, więc nie mamy się czego martwić. Oddam Giant Szkieletona z prawej, bo on się pewnie tego nie spodziewa i jego support sobie rozwalę. Tutaj damy Inferno Dragona. Ma Executionera, widzę, z prawej. Z lewej, przepraszam. My zrobimy tak. Okej. Okay. Tą bandytkę widzę. Chciał mi cofnąć. Ale ja teraz daję tutaj golema. I gościu, nieźle będziesz się teraz pocił. Spójrz na to, stary, co się dzieje. Spójrz na to, stary, co się dzieje. Nawet ten obszczany Executioner ci nie pomoże. Na to rzucę zapa, bandytka. Przecież jak ja wjadę teraz klonem, mordo, to hamuj Bayer piętą, nie? Hamuj Bayer piętą. Pięknie.
Tu jest po wieży, tu jeszcze Giant Szkieleton z lewej. Inferno Dragon, dorzućmy może. Pięknie trafiłem Inferno Dragonem, idealnie w tempo. Dobra, bandytka, niech wali Executonera po lewej. Tutaj Nightwitch do pomocy. Goblin Gang na środek, niech to się rozproszy. Giant Szkieleton, nie trafię. Dobrze, że go nie wyrzuciłem. Okej, okay. Bronimy się jak najbardziej możemy. Bandytka. Kurde, Executioner z lewej. Nightwitch dajmy na tego Exe. Goblin Gang na Exe rzuciłem, ale mnie wyczuł. Dobra, tu będzie easy win. Czy nie będzie? Będzie czy nie będzie? Ten Giant Szkieleton dojdzie? Aj! Zapował mi Inferno Dragona. On się nie spodziewa klona. Nie zdążyłem sklonować, wow! Wow, nie zdążyłem sklonować. Nightwitch, stój! Dobra, dobrze, ale zadymka. Giant! Goblin Gang! Bandit! Zap! Woo! Klon u góry! Nie trafiłem Inferno Dragona na klonie, czujecie to? Goblin Gang. Dobra, Nightwitch, nie będzie 3 winów na 3. Tego Exa trzeba podkaczyć, nie rzucaj tego! Rzucił to! Oh fuck! Przegram! Jak to się stało? Jak to się stało? Jestem zły na maksa! How could you, man? Ale tam była zadyma, nie ogarnąłem już w pewnej chwili. Dobra, stary, broń te combo, nie? Lepiej. I Goblin Giant Nightwitch. Kolejny Giant Skeleton. Bandit. Gdzie jest klon? Where is klon? Klon! I właśnie takie zwycięstwa powinniśmy robić. Szybciutkie, nie wiem, 20 sekund i... Ha ha! A nie jakieś, kurde, napierdzielanie i przegrana, nie? Kraunik. Card request. Ja teraz zbieram Mega Miniona do deku z lawą. Co, lecimy dalej. Cahill, da great. No okej, okay. Jak da great, to great. Drunk Americans. No jak jest pijany, to może wygramy, co? Golem. Banditka. Na to zap. I Giant Szkieleton, jakby jeszcze przed banditkę wskoczył. Chodź, Giantcik. Ej, jednak się nie udało. Dobra, mamy Inferno. Goblin Gang. Darcik. Znaczy darcik, bandytka. Nie wiem, czy mam powiedziałem darcik. Ale jest w miarę. Kolejny Giant Skeleton. Kurde, wizardami mnie spamuje. Normalnie mnie spamuje wizardami. Dojdź, dobra. To mu teraz siądzie, dajmy golema. To mu siądzie. Także nie wiem, po co zagrałeś tego golema, gościu. Nightwitchka. Najlepiej jakby za tym golemem właśnie szedł Giant Skeleton. I on by tutaj sobie zrobił ładną porutę. Klonujemy to. Banditkę dosyłamy. Inferno Dragona doślemy. Może dojdzie. Nie, jednak nie doszedł. Dojdzie? Nie, Wizarda rzucił, okej. Obronimy się na spokojnie.
Aha, tak chcesz to rozegrać, stary. Dobra, ta ci to spuszuje ładnie. Ta Tesla jest naprawdę z jego strony mocna. I robi robotę, naprawdę ta Tesla. Mimo taka głupia Tesla, nie? A robotę robi. Kurde, Inferno Dragon trochę źle zagrany z mojej strony, za wysoko. Mamy Goblin Gang. Night Witchka, on rzuci teraz Fireballa, tak? O ile się nie będę mylił. Damy mu bandytkę z lewej, pewnie jej nie zobaczy. Dobra, zobaczył ją. Wyczuł. Wyczuł pismo nosem, morda. Ale damy Giant Szkieletona z lewej. I Goblin Gang. I Inferno Dragona. Dobra, powierzę pole z lewej ma. Jeszcze klona tam mu wrzuciłem. Klona mu wcisnąłem. Night Witch, dobra. Gościu pogubił się w pewnym momencie. Super. Cieszę się, kolejne zwycięstwo. Jeszcze to sklonujmy jakoś. Niech go gonią. Bandytka jeszcze mu petardę zasadzi. I wciąż. Ha, ha, ha. Wygrywamy. Spoko, spoko, podoba mi się to. Spoko deczek. Mamy dwie szanse i pięć przed sobą jeszcze, tak? Lord Muff. Dobrze, że nie Crushville. Giant. Skeleton. Freeza rzuci? Aha, zwykłą goblin baryłkę rzucił. No nie wiem, o co chodzi, mordo. Z tym, co ty tutaj grać chcesz. Szybko, szybko, szybko! Dobrze, udało się. Udało się w miarę. Mamy na to Inferno Dragona. Na takie okazje my mamy, stare rzeczy. Kolejna Night Witchka. Jeszcze... O nie, rakieta! Wow. Wow, ale połamali. Ładnie połamali. Farela. Źle zagrałem tego golema. Gianta. Aha, on Goblin Baryłkę Goblin Gang chce grać. No dobra, skoro tak. Skoro tak musi być, czyli musimy atakować z lewej strony, bo musimy się bronić cały czas. Bo my tutaj widzę, żeśmy coś sobie odpuścili delikatnie, że tak powiem. I już mamy 1300 tylko na wieży. On zaraz rzuci jeszcze rakietę pewnie. Dajmy Gianta. O, osrał się tego Gianta, nie? Osrał się, Goblin Baryłko musiał się bronić. Dajemy golema. Night Witch. On teraz rzuci Goblin Baryłkę mi na tower pewnie. Wow. Wow. Dobra, jest golem, jest golem. Ja go sklonuję. To dam tutaj zapa. Golema dam klona. Tornadem chce mnie ściągnąć. Ajajaj. I dajmy może mu teraz skeletona z lewej. Bandytkę. Troszeczkę z gościem sobie potańczymy, wiecie? Tylko żeby nie za mocno, bo zaraz mi podhaczy ten tower i będzie na końcu sraka w galoty, bo przegramy tak no bosko, nie? Że jak ja to nazywam. Bandytkę tutaj dam też. Inferno Dragon. Na to zap. Goblin Gang. O, 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 chciał podhaczyć, chciał podhaczyć. No, powiem wam, że nawet mu to wyszło. Rakietę przecież on ma, zapomniałem o tym. Wow. Wow, muszę tower jeden rozwalić, bo inaczej będzie po mnie, ty. Po mnie będzie. O, ja się z nim tak bawię. Tą Goblin Barynku teraz na pewno mi rozwali tower. I teraz musimy jakoś mu do wieży dojść. Nie wiem jak, ale jakoś. Dawaj, dawaj Giant. Dawaj Giant Skeleton. Zap. Zap, Goblin Gang. Wybuchaj, wybuchaj. 4, 3. Kurde. Mało brakowało. Aj. Normalnie Ham miał rakietę. Lecimy jeszcze raz. Ostatnia szansa, żeby zdobyć 20 rzadkich kart. Giant Skeleton.
Oto Nightwitch. Dajmy golema też jednak. Patrz co on ma za deck, gościu. Inferno Dragon z mojej strony musi pójść. Ma też Inferno Dragona. Klonujemy? Wszystko klonujemy. Całą zadymę, co tu się dzieje. Też ma... Wow! Wow! Gościu, też masz te karty, co ja? Pozdro 600, wariat. Nie trafiłem klonem. Oh no. Oh fucking shit. No, dobra, zap. O stary, ale on miał jeszcze loga dodatkowo. Wow, to mnie zaskoczył, morda. Dobra, mój giant, szkieleton. Przeżyje? Przeżyło to wszystko, dobra. Glock! Zap! Goblin Gang, ale... Wow, co tu się dzieje? Idziemy łeb w łeb z mordą. Dobra, patrz, znowu. Zły klon z mojej strony. Dobra, teraz może nam się udać. Uwaga. Gdzie golem? Golem, dawaj golem. Jest i golem. Gdzie Nightwitch? Tego Inferno Dragona trzeba zgasić właśnie w ten sposób. Na to wszystko dać klona. Dojdzie, dojdzie, pięknie. Jest, jest, jest po wieży. Pięknie. Teraz trzeba się bronić. Golem. Minuta została. Giant szkieleton. Na to damy zapa. Dostał zapem, dostał zapem. Teraz go spuszujemy. Tutaj damy jeszcze Inferno Dragona, bandytkę. Giant skeleton, gdzie jest? Dobra, skeleton, cofaj się. Klonujemy skeletona. Niech te dwie bomby go zabiją. Zap. Zap, 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 zap. Nie pozwól mu dojść. Skeleton, cofaj się. Cofaj się! Powierzy. Powierzy, ty, powierzy czy nie? Zap! Good game. Wow, 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 po prostu. Mega walka. Grube tutaj są zadymy, naprawdę. 20 kart rzadkich. Co to za karta? Inferno Tower. No nie jestem zbytnio zadowolony. No ale mamy jeszcze jedną szansę, żeby zdobyć dwie karty epickie i na końcu ile? 10 tysięcy golda. No to jedziemy. Ricardo, Sara. Dawaj, Ricardo. Nightwitch.com na spokojnie. O, ma Wizarda, dobra. Golem. Three Musky. Three Musketeers. Valkyria. Tutaj musimy zagrać coś takiego. I Giant Skeletona. Wow. Te trzy muszkieterki, Battle Ram. Jej, jak ja nie lubię czegoś takiego. To być może jest ostatnia walka moja w tym challenge'u, kurde. Ale na pewno bez walki się nie poddam, ale widzimy, co tutaj się dzieje. Wracaj! Tutaj zap wystarczy. Jakby mi teraz wszedł klon na to wszystko ładnie, pięknie, tak cudownie. No, nie o to mi chodziło. Bardziej do tych trzech muszkieterek miało dojść ten klon. O, mi daje jeszcze Battle Rama z lewej. Wiedziałem, wiedziałem, że coś takiego będzie. Z jakiegoś laga miałem jeszcze internetowego. Ja pierniczę, dlaczego tak się musi dziać? Giant Skeleton, dobra, wow. Nightwitch. Bandit. Inferno Dragon. Tego Wizarda nie mogę takiego samego tutaj właśnie puszczać. Teraz się uda, patrzcie. Battle Rama mi da z lewej. Nie, bandytkę.
Ja pierdniczę. Czemu ta walkiria doszła? Jakim prawem ta walkiria doszła? Wow. Dobra. Golem doszedł. Sklonujmy go. Jeszcze, dobra. Coś tam uderzył, tego damage'a zadał. Co prawda bardzo słabego, ale zadał. Peka, Valkyria. Wszystkie karty, których nie lubię, naprawdę. Jeszcze Wizard do tego. Mocne combo z jego strony idzie. Powiem wam, że też silny deck ma. Ma też silny deck. Ta Peka jeszcze idzie taka niepilnowana i mi teraz gasi tower. Good game. Ja jestem zdenerwowany, bo to by było na tyle z tego challenge'a. Mam nadzieję, że podobało wam się. Napiszcie w komentarzu, jaki wy wynik zrobiliście na tym challenge'u. Ja bym mógł grać jeszcze dalej, aż w końcu bym przeszedł ten challenge na 9 winów. Pewnie bym dużo gemów stracił, ale nie czuję potrzeby zarobienia tych 10 tysięcy. Po prostu się bawiłem dobrze tym deckiem na początku. Fajnie to wychodziło, wiadomo, trafia się też na trudniejszych przeciwników. I to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, łapka w górę. Trzymajcie się. Hej!